No. Słuchaj mnie, ja mam takie pytanie. Bo tyle razy czekałem na live, aż czy będzie, żeby móc się skontaktować. Bo mnie męczy jedna sytuacja. Mnie męczy stanowczo to, czemu tyle nieprawidłowości było w filmie Proceder o Tomku Hadzie. Kurde mordo, ja ci powiem tak, kurwa mogę, to jest temat rzeka w ogóle, nie? To jest temat rzeka, w sensie ja byłem ostatnio w Rawniu, to o tym gadaliśmy. Ja myślę, Byczku, że to nie jest w ogóle kompletnie pytanie do mnie, wiesz dlaczego? Bo ja kurwa nie jestem reżyserem tego filmu, ani nikim w ogóle. Ja w tym filmie, stary, zagrałem epizodyczną rolę i powiem ci tak, odpowiedź na to pytanie będzie taka, moja mordo. Życzę sobie tego i wszystkim fanom Tomka, którzy dalej słuchają jego muzyki, bo ta muzyka będzie nieśmiertelna. Życzę sobie i zresztą ze względu nawet na siebie, życzę sobie i wam tego, żeby powstał film dokumentalny taki z prawdziwego zdarzenia, żeby się kurwa Netflix tym zajął, zrobili taki fajny film dokumentalny o tym, jak się robi to za granicą, po prostu, że to będzie, wiesz, fajnie nakręcone. Ja myślę, że w ogóle, wiesz... Ja się znałem z Hadą 6 lat i te 6 lat było tak burzliwe i tego w tym filmie w ogóle moim zdaniem nie ma, tych 6 lat, albo są tak jakoś tam spłycone czy streszczone, a te 6 lat, kiedy się Tomek ukrywał, stary, my mieliśmy tam kurwa tyle sytuacji, że na przykład Tomek podawał, wiesz, dowód wytwórni, szefa wytwórni Pawła Kroka, gdzie oni wyglądają kurwa zupełnie inaczej, ten jest łysy w ogóle, wiesz, chodzi Hamidłem, a tamten kurwa w ogóle, wiesz, włosy, okulary i zupełnie odwrotność i kurwa pies stary we Wrocławiu, nie wiem, czy on kurwa nie chciał tego skminić, stary. Czy on po prostu tego nie skminił i Tomek, wiesz, na tyle miał dobrze, że się wyuczył tego dowodu i on go o coś zapytał z tego dowodu, czy tam o datę, czy o coś, czy o imiona rodziców i Tomek mu to odpowiedział i wiesz, i gość mówi, dobra, bo żeśmy źle w ogóle auto mieli zaparkowane i chcieliśmy to auto przestawić i akurat od razu podjechała kryminalni we Wrocławiu i on Tomek dał właśnie dowód Pawła i to stary przeszło i jest takich, i to jest jedna z anegdotek, nie, którą teraz rzuciłem tak, że tak powiem na wolno, a takich anegdotek stary, myślę, że jest milion i Tomek był tak ciekawą postacią i burzliwą, że tak powiem, że takich anegdotek jest milion, miliony, milionów i po prostu tam trzeba poświęcić na to czas, usiąść, dotrzeć do ludzi, którzy przede wszystkim brali udział w tych sytuacjach, bo ci ludzie są i na pewno z chęcią by się o tym wypowiedzieli. Jeżeli nie film dokumentalny, to jakaś taka książka kompleksowa, która na pewno wniesie o wiele więcej odpowiedzi do fanów Tomka, którzy mają jakieś właśnie jeszcze ale i na przykład ten film nie odpowiedział im na te pytania, nie? To ja, mordeczko, i tobie sobie życzę, żeby ten temat nie został, że tak powiem, na tym filmie zakończony, bo ta historia jeszcze nie jest do końca opowiedziana. Ja ci powiem tak. Mnie najbardziej co rozruszyło, aż się popłakałem na tym filmie, bo ja go odkąd zacząłem rapu słuchać, to zacząłem na Tomku Hadzie słuchać. Moja pierwsza piosenka, którą usłyszałem, to był Spichem, dramat jego. I mnie najbardziej rozruszyło to, jak go źle określili w zakładzie karnym. Do sceny. Dużo ludzi ma ten zarzut, wiesz, ja ci powiem tak. Jakby to powiedzieć, ja znam Tomka właśnie, no nie siedziałem z nim w zakładzie, natomiast stary, przyjeżdżałem do niego na widzenia, byłem z Tomkiem, Tomek do mnie dzwonił, stary, codziennie, przysięgam, kurwa, codziennie, dzień w dzień, stary, z nim rozmawiałem i jakby wydaje mi się, że może właśnie to też, nie, no na pewno to nie do końca zostało dobrze przedstawione, z tego co wiem, to Tomek sobie radził w zakładzie, miał poukładane to w miarę tam wszystko, natomiast też nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo ja, stary, myślę, że to bardziej ludzie z zamuru się mogą na ten temat wypowiadać. Ja nie siedziałem z Tomkiem i kurde, ciężko, w ogóle nie chcę mordo powiedzieć do końca na tym, bo to jest taki temat rzeka, wiesz. Ja ci powiem jedno teraz, stary, a to po pierwsze niczego nie zmieni ten filmu, ani tego filmu to nie zmieni, ani nie zwróci Tomkowi życia. Natomiast myślę, że jakby Tomek żył, to też wydaje mi się, że te sceny by raczej nie weszły do tego filmu, nie?